Dobry Julita Majewska i mój gość Ryszard Żądło, prezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Armii Krajowej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Panie Ryszardzie, powiedzmy od razu, że ta dzisiejsza wizyta Pana to ma związek głęboko historyczny z wydarzeniami, które miały miejsce 78 lat, a dokładnie z rocznicą tych wydarzeń, bo właśnie wtedy doszło do zbrodni katyńskiej. Zaczęła się w roku 1940, ale tak naprawdę. O początkach tej zbrodni możemy mówić znacznie wcześniej, bo, bo Związek Radziecki już w 1939 roku miał niejako nakreślony plan właśnie eksterminacji polskiej inteligencji. Tak, ja myślę, że takim ważną datą to jest sierpień 1939 roku i podpisanie Paktu Ribbentrop-Mołotow. To jest już bardzo wielka psychoza wojny w Europie. Wiemy, że jednak tej wojny nie, nie uniknie się. I wtedy to Niemcy ze Związkiem Sowieckim podpisują pakt o tym, że w przypadku rozpoczęcia zatykowania Polski Rosjanie również będą agresorami. I tak się też stało właśnie, gdy 1 września wybucha wojna z Niemcami i walczymy y, bardzo heroicznie na całej zachodniej i południowej granicy Polski z dywizjami niemieckimi. To 17 września ten nóż w plecy, Stajemy jak to się cios. mówi. Czyli ten czwarty rozbiór Polski, gdzie armia czerwona wkracza na tereny wschodnie Rzeczypospolitej, wschodnie województwa i zajmuje w ciągu dwóch tygodni połowę terytorium Polski z połową ludności Polski, czyli Polska jest podzielona przez dwa te wrogie mocarstwa Związek Sowiecki i Niemcy Hitlerowskie. Ale właściwie skąd później ta konsekwencja zbrodni katyńskiej, tej eksterminacji narodu polskiego, wielkich wywózek Golgoty Wschodu? Ja myślę, że, że to jest również pokłosie roku 1920, wojny bolszewickiej. Mm -hmm. Rok 1920, 15 sierpnia, cud nad Wisłą, czyli zatrzymanie bolszewików na linii Wisły pod Warszawą, wielka kontrofensywa wojsk polskich z Nadwieprza, pokonanie armii Tuchaczewskiego, armii konnej Budionnego i również Stalina, który wtedy był jednym z dowódców wojskowych. Ta klęska armii czerwonej, to jest pamięć, którą Stalin zachował jako nienawiści do Polaków. I on czekał I tylko to właśnie momentu. właśnie wtedy narodziła się ta chęć zenwania na tak, polskich oficerach. Tak. Polacy zatrzymali wtedy pochód Armii Czerwonej i Sowietów na zachód, cała Europa miała być ogarnięta wielką rewolucją. sytuacji tak. zresztą. To była jedna z najważniejszych bitw w historii yy, Europy cywilizacji, tak się ocenia właśnie bitwę warszawską roku 1920 i tu Polacy stanęli na drodze i Stalin. Wiedział, że będzie czekał i on nie zapomni tego Polakom. I ta okazja nadarzyła się właśnie we wrześniu 1939 roku, kiedy zajmuje połowę terytorium Polskiej Armia Czerwona i właściwie już od października roku 1939 rozpoczyna się wielka eksterminacja. Wtedy do niewoli trafia około 230 tysięcy żołnierzy polskich z tych wschodnich województw. Mhm. Wydzieleni są z tej masy wielkiej, żołnierzy, które dostali się do niewoli, oficerowie. Polscy jako inteligencja, bo przeciw Stalin przede wszystkim chce uderzyć w inteligencję polską i tworzone są trzy duże obozy jenieckie w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie i tam jest przetrzymywanych około 15 tysięcy oficerów polskich, którzy przez całą jesień i zimę roku 39 i 40 tam przebywają, są im wigilowani, jest próba namawiania ich do współpracy z Związkiem Sowieckim, Niestety oficerowie polscy kompletnie nie poddają się temu. Niewiele było przypadków kolaboracji z Rosjanami. I ważna data, 5 marca roku 1940, zapada decyzja, jest podpisana decyzja Biura Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego o wykonaniu wyroku likwidacji tych obozów polskich oficerów właśnie na Kremlu. Podpisuje tutaj. Ten dekret taki o likwidacji podpisuje Stalin, Mołotow, Beria, Kaganowicz, czyli całe biuro polityczne ci oprawcy, którzy mhm. stali za mordem katyńskim, za mordem polskich oficerów. uzasadnieniem, panie Ryszardzie, że są to wrogowie Związku Radzieckiego, którzy nie rokują poprawy. Tak, właśnie. Żadna poprawa, żadna możliwość, że tak powiem, zasymilowania, ale i, i tak by jest bezpośrednią konsekwencją podjęcia decyzji o, o wykonaniu wyroku śmierci na tych oficerach. Oczywiście trzeba popatrzeć, że równolegle również rozpoczynają się wielkie wywózki ludności polskiej. Jak już powiedziałem, zajęta połowa Rzeczypospolitej, około 7 milionów obywateli polskich pod wpływem Rosji Sowieckiej. I wielkie wywózki w lutym 1940 roku, pierwsze na Sybir, właśnie rodzin tych oficerów inteligencji. Czyli taka zduplowana I... akcja z jednej strony inteligencja i Katyń, a z drugiej te wywózki właśnie w głębi tak, w Polsce W te deportacje, które się zaczynają. I właściwie od, początku, od pierwszych dni kwietnia rozpoczyna się, e, e, że tak powiem, rozstrzeliwanie oficerów polskich. I dzieje się to w przeciągu dwóch tygodni. Taką symboliczną datą to jest też data 13 kwietnia w którym gdzieś już kończy się ta cała eksterminacja, ale chciałbym tutaj tylko przywołać pewne liczby, bo myślę, że to jest ważne. Pozwólcie Państwo, że przeczytam, że likwidowany obóz w Kozielsku, którym przede wszystkim byli nauczyciele, nauczyciele, inżynierowie, prawnicy, wykładowcy, literaci, tam są wywożeni te osoby z tego obozu z Kozielska do Katynia, do lasu katyńskiego i tam zostaje w ciągu dwóch tygodni rozstrzelanych 4421 osób obywateli polskich. Z kolei kolejny obóz w Starobielsku, który powstał w starym żeńskim klasztorze, gdzie przede wszystkim byli też nauczyciele, prawnicy ośmiu generałów. Jeszcze przywołam, że w Kozielsku była jedyna kobieta, która była jeńcem wojennym. Była to podporucznik pilot Janina Lewandowska, córka generała Józefa Dowora Muśnickiego, i ona też została rozstrzelana jako jedyna kobieta podczas tej, tej eksterminacji. I ze Starobilska z kolei wywożeni są do Charkowa jeńcy i tam rozstrzeliwani w Charkowie w siedzibie NKWD i przewożeni do miejscowości Piat i pod Charkowem i tam pogrzebani. Ginie tam 3894 oficerów polskich i czwarty, trzeci obóz Ostaszków jest likwidowany w tym samym czasie. Jest są tam przeważnie policjanci z Policji Państwowej, żandarmeria wojskowa, Służba Ochrony Pogranicza, czyli KOP pracownicy służby więziennej, leśnicy i tam w Miednoje, koło miejscowości Twer, są rozstrzeliwani i pochowani 6311 osób. W sumie te cztery wielkie obozy likwidowane to jest łączna suma 14 626 oficerów obywateli polskich. Panie Ryszardzie, czy w tej całej historii, czyli od sierpnia 39 do kwietnia 40, e, widzi pan taki moment, że tam... Był czas jakby na ratunek, gdyby państwa zachodnie przystąpiły do pomocy Polski wcześniej, to dałoby się uniknąć tej wielkiej zbrodni? To jest dyskusja o tym, czy, czy gdyby, gdyby Francja na przykład zaatakowała Niemców od zachodu, czy taki byłby scenariusz września 1939 roku naszej wojny obronnej. Dlaczego Rosjanie zaatakowali dopiero 17 września, a nie 1 września tak jak Niemcy? To jest konsekwencją, że Stalin czekał jak zareaguje Zachód, przecież mieliśmy pakty o nieagresji z Francją, z Anglią. Przecież 3-4 września Anglia i Francja wypowiada wojnę Niemcom. To wszystko się dzieje tylko w formie werbalnej na papierze, ale nie wyniknęły żadne działania militarne, które mogłyby odciążyć. Hitler przewidział, że za Gdańsk, za Polskę nie będzie Zachód umierał, Francja i Anglia i tak się też stało. Dlatego już Stalin, pewien, że mocarstwa zachodnie nie zareagują na agresję niemiecką, 17 września dopiero atakuje wschodnie tereny Rzeczypospolitej i tam dokonuje wielkiej, wielkiego mordu. Ten mord to nie jest koniec tylko tych trzy obozy, bo trzeba powiedzieć jeszcze, że z zajętych terenów aresztowana jest inteligencja, właśnie lekarze, nauczyciele, inżynierowie, pracownicy naukowi, i są przetrzymywani jeszcze w kilku miejscach dwóch to są już zidentyfikowane miejsca. To jest koło Kijowa na zachodniej Ukrainie, gdzie w miejscowości Bykownia na przedmieściach Kijowa jest rozstrzelanych w tym czasie 3870 Polaków i zachodnia Białoruś na przedmieściach Mińska, stolicy Białorusi obecnej, w miejscowości Kuropaty, rozstrzeliwanych jest w tym okresie również 3435 obywateli polskich. Łącznie jest to liczba około 22 tysięcy obywateli polskich rozstrzelanych w przeciągu kilku tygodni w roku 1900. 40, czyli jest to wy, wyeliminowanie inteligencji polskiej i to, co stanie zamierzał od roku 20, wreszcie może realizować. Oczywiście cały czas trwają wielkie deportacje ludności polskiej, przede wszystkim właśnie rodzin tych wszystkich oficerów. Takim przykładem, na przykład jest tej pani Stanisława Wiatr Partyka tarnowianka, która urodziła się w Nieświeżu. Tam jej ojciec był policjantem w policji państwowej, zostaje aresztowany i właśnie 13 kwietnia rozstrzelany w Miednoje. A pani Stanisława ze swoją mamą, jako dziesięcioletnia dziewczynka, jest wywożona do Kazachstanu na wschód. I to jest losy setek tysięcy polskich rodzin i Polaków, którzy dostali się pod y, władanie. Rosji Sowieckiej w 1939 roku. Panie Ryszardzie, następuje rok 1943, kiedy Niemcy postanawiają otworzyć drugi front na wschodzie. Odkrywają te zbrodnie i w tym momencie rodzi się praktycznie kłamstwo katyńskie, które trwa przez wiele dziesiąt lat. Tak, ale zanim rok 1943, to powiedzmy o jednej ważnej dacie. 22 czerwca roku 1941, czyli Niemcy atakują Związek Sowiecki. Czyli sprzymierzeńcy, którzy dokonali rozbioru Polski, stają w szranki, że tak powiem. Hitler atakuje Stalina i Związek Sowiecki. I właściwie wtedy rozpoczyna się gwałtowne poszukiwanie Stalina i nawiązanie kontaktów z rządem londyńskim. Bo powiedzmy sobie, że tak, nasz rząd ucieka przez Rumunię, przed Przedmoście rumuńskim, ucieka do Francji. Następnie po klęsce Francji w roku 1940, w maju i w czerwcu jest ewakuowany do Londynu. I funkcjonuje rząd emigracyjny w Londynie pod przywództwem Władysława Sikorskiego. I w lipcu 1941 roku rozpoczynają się rozmowy zawane, zawarte zawarty taki układ Majski-Sikorski o mhm. tworzeniu Armii Polskiej w Związku Sowieckim. Stalin ma nóż na gardle, Niemcy go atakują, on się cofa, setki tysięcy żołnierzy dostaje się nie, do niewoli i ginie na froncie wschodnim, w związku z tym potrzeba mu, że tak powiem, armii i wojska, więc jest idea odbudowy Wojska Polskiego z tych żołnierzy, którzy znaleźli się w Związku Sowieckim i generał Anders, przetrzymywany na Łubiance, staje się dowódcą tzw. zwanego drugiego korpusu i tworzy oddziały polskie. I wtedy po raz pierwszy pada pytanie Sikorskiego, to Andersa i wielu, co się stało z oficerami, których nie mogą odnaleźć w roku 1941-1942. I Stalin, proszę sobie wyobrazić, mówi wprost, oni zbiegli, oni uciekli. A gdzie uciekli? No do Mandżurii, nie wiadomo gdzie. Więc cały czas jest kłamstwo i nieprzyznawanie się do tego, że wykonano wyrok śmierci na 15 tysięcy oficerach polskich właśnie z tych trzech obozów, o których powiedziałem wcześniej. I dopiero to, co Pani powiedziała, rok 1943, wczesna wiosna, notabene dzień 13 kwietnia jest taki tu symboliczny, wtedy Niemcy zajmując właśnie zachodnią Ukrainę i tereny Związku Sowieckiego, odkrywają w lesie katyńskim zbiorowe mogiły, i prowadząc prace ekshumacyjne dochodzą, że są to żołnierze polscy. Powołują wtedy komisję, słynną komisję Czerwonego Krzyża. Międzynarodowego. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. I tutaj też są polscy przedstawiciele. I właśnie między innymi jest to ważne, że jednym z tych przedstawicieli tej komisji był Tarnowianin. Marian Wodziński, lekarz, który pochodząc z Tarnowa, będąc, to jest bardzo wybitna postać, urodził się w Tarnowie w roku 1911. W 1940 roku wstępuje do Polskiej Organizacji Związku Walki Zbrojnej, czyli działa w konspiracji, następnie w armii krajowej. I jest jako wybitny lekarz zaproszony, wydelegowany przez Polski Czerwony Krzyż do tej komisji, którą mm -hmm. tworzą Niemcy, między innymi z oficerów alianckich, których zapraszają z obozów jenieckich, żeby oni zaświadczyli o tej zbrodni. I wtedy, gdy Sikorski zaczyna rozmawiać ze Stalinem o sprawie Katynia, Następuje wielkie, że tak powiem, załamanie stosunków dyplomatycznych rządu londyńskiego ze Stalinem. Zerwane są stosunki dyplomatyczne. Wcześniej jest już wyprowadzana armia generała Andersa, bo już Stalin, zatrzymując Hitlera w grudniu 1941 1942 roku, wygrywając bitwę stalingradzką, widzi, że poradzi sobie, więc nie są mu potrzebne setki tysięcy polskich żołnierzy z dawnej białej Polski, więc stara się ich wyeliminować z teatru wojennego i dlatego. Oni się wycofują przez Irak do Palestyny na Bliski Wschód i wtedy właściwie mocarstwa zachodnie po raz drugi nie stają w obronie Polski. Sikorski niestety staje się problematyczną postacią i sprawa Polska. Alianci nie chcą sobie przyć stosunków, czyli Amerykanie. W kontekście zakończenia konfliktu. Właśnie. Stalin, Sikorski upomina się o prawdę, Stalin zaprzecza i wtedy są zerwane te stosunki, a alianci kompletnie nie stają po stronie Polskiej, jakby pomijają to milczenie. I to jest ta zmowa milczenia, która się od wtedy zaczyna już, i to jest później kłamstwo katyńskie, które ciągnie się przez kilkadziesiąt lat. Bo ponieważ teraz dążąc tym śladem historycznym, to gdy w 1944 roku Rosjanie z powrotem wracają na te tereny, Katynia i tych miejsc kaźni, w sposób perfidny dokonują manipulacji, zamykając ten teren na kilka miesięcy, roz, rozkopując te mogiły oficerów polskich, kilkaset tych mogił, i fałszując jakby pewne. Elementy, rekwizyty czy, czy dowody wskazujące na tym, że to Niemcy dokonali tej zbrodni. I tak ogłaszają światu w 1944-1945 roku, że tak, leżą tam polscy oficerowie, ale oni zostali zamordowani przez Niemców, którzy wkroczyli na te tereny. I tak właściwie od tego roku 1945 tkwimy w tym kłamstwie katyńskim, w układzie jednak wpływów Związku Sowieckiego, wielu konsekwencji, które później przynosiła te wydarzenia historyczne. Panie Ryszardzie, do którego roku to kłamstwo trwało, i do którego roku tak naprawdę my nie mieliśmy pojęcia, co naprawdę stało się w Katyniu? znaczy skutecznie z kart historii wymazano ten fragment, nie mówiono prawie w ogóle, ale gdy mówiono, to właśnie że to Niemcy, że to hitlerowcy zamordowali oficerów nawet na cmentarzu w Katyniu, który był. Było napisane, napisano: "leżą polscy oficerowie zamordowani przez hitlerowskich najeźdźców, Więc to cały czas było. W szkołach w ogóle się o tym nie uczono. Mhm. Oczywiście wśród rodzin, które zostały rodziny katyńskie, bo to zaraz powiemy o rodzinach katyńskich i o całym tym wątku. Ta pamięć była podtrzymywana w konspiracyjnych organizacjach, widzieli to żołnierze Armii Krajowej, potem Solidarność, ale oficjalnie to w roku 1990, gdy zaczyna się ten okres strojki w Związku Sowieckim Gorbaczow zostaje przywódcą Związku Sowieckiego 13 kwietnia no to po raz kolejny ta data się pojawia, w roku 1990 Gorbaczow po raz pierwszy ogłasza na Kremlu i przyznaje się, że to NKWD i sowieccy oprawcy wymordowali 15 tysięcy polskich oficerów w kwietniu roku 1940. To jest jakby pierwsza oficjalna informacja ze strony Związku Sowieckiego, a dopełnieniem tego jest rok 1992, gdy Borys Jelcyn jest prezydentem Rosji już i wtedy on przekazuje kopię dokumentów katyńskich, list katyńskich i tych miejsc mordu, o których wcześniej wspominałem. Przekazuje prezydentowi Lechowi Wałęsie. I wtedy już wiemy na pewno, że to Rosjanie, że są te mogiły, i właściwie jest pewność do tych czterech miejsc. I wtedy powstaje piękny projekt budowy nekropolii upamiętniającej tych polskich oficerów zgodnie z prawdą historyczną. I wtedy piękna rola Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. I ówczesnego sekretarza pana Andrzeja Przewoźnika, z którym miałem okazję współpracować przez kilkanaście lat, e, zajmując się miejscami pamięci na Ziemi Tarnowskiej, gdzie powstaje przepiękny projekt cmentarza katyńskiego. Następnie i w Charkowie się to upamiętnia, e, i, i, i w innych miejscach i powstają cmentarze zgodnie z prawdą historyczną, tak jak faktycznie y, to było. Potem powstaje Muzeum Katyńskie przecież w Warszawie, więc ta pamięć jest przywracana powoli, ale te 50 lat niewiedzy bardzo wiele szkody zrobiło. I takim ostatnim akcentem, tu pani redaktor, pozwolę sobie mhm. pokazać, to jest przepiękna publikacja, gdy taki, tak zwany czwarty cmentarz katyński, bo o tych trzech wojskowych, o których już mi powiedzieli, to jeszcze są te miejsca mordu na zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. I właśnie podpisane porozumienia ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. I, I Władysława Janukowycza, prezydenta Ukrainy, powoduje, że w roku 2012, 21 września, odsłoniany był cmentarz w Bykowni na przedmieściach Kijowa, gdzie właśnie zostało zamordowanych i pogrzebanych 3870 polskich obywateli. Oczywiście tam przez wiele lat były prowadzone prace ekshumacyjne, ale miałem zaszczyt na zaproszenie właśnie Rady Pamięci i Ochrony Walki Męczeństwa i pana sekretarza Andrzeja Kunerta uczestniczyć w tych uroczystościach, przepiękne uroczystości państwowe, wzruszające i Piękny cmentarz, czwarty cmentarz katyński. Kończąc ten temat, to mamy cały czas nierozstrzygnięte to piąte miejsce, czyli białoruska lista, tak zwana katyńska. Nie wiemy do końca o tej liście, nie, nie jest oficjalnie ujawniona. Krążą różne listy i Kuropaty to miejsce nie jest do końca upamiętnione, tak jak te cztery miejsca wielkich cmentarzy ludobójstwa obywateli polskich przez Związek Sowiecki. Więc w dalszym ciągu tkwi tam tajemnica jakaś jeszcze, tak. nie wyjaśnię. I nie rozstrzygniemy tego do końca, bo na ziemi sowieckiej, tej nieludzkiej ziemi jest tyle mogił niezidentyfikowanych, bezimiennych, sybiraków, żołnierzy zbiorowych. Armii Krajowej, zbiorowych oficerów rozstrzeliwanych nie wiadomo gdzie, kiedy. Bez kompletnej dokumentacji rzeczy długo, długo będziemy to okrywać. Mhm. Ale pamięć o tym jest, funkcjonuje, i myślę, że i Tarno ma tu piękną kartę historii. No właśnie, powiedzmy o tym Tarnowie, bo chyba zaczęliśmy tak naprawdę upamiętniać te wydarzenia w 2007 roku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to w 2007 roku, gdy zaczęła się cała ta akcja budowy cmentarzy katyńskich, miejsc upamiętnienia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił ustanowić święto państwowe 13 kwietnia 2007 roku, Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę o, ustanow o ustanowieniu dnia pamięci ofiar Katynia i to od tej chwili mamy święto państwowe. Ale od kilkunastu lat funkcjonuje stowarzyszenie Rodzina Katyńska, która kultywuje pamięć o tych oficerach Ci oficerowie nie żyją, ale są rodziny, które potem były deportowane z powrotem do Polski. One są rozsiane po całej Polsce. Jest to ogólnopolskie stowarzyszenie, a ponieważ też wielu oficerów, którzy tam zginęli, pochodziło z terenów Właśnie całej Rzeczypospolitej. Wiemy, panie Ryszardzie, ile osób z można. Więc taka piękna akcja upamiętnienia była kilkanaście lat temu propagowana w Polsce. Katyń ocalić z zapomnienia i idea sadzenia dębów katyńskich. To parafiada w Polsce zaproponowała taką akcję, żeby posadzić w Polsce tyle dębów, ilu zginęło oficerów polskich w roku 1940 i w tych miejscach, skąd oni pochodzili. I taką ideę pięknie podjął Tarnów. I Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich w Tarnowie, ówczesna pani prezes, pani Stanisława Wiatropartyka, o której wspominałem, której ojciec, policjant państwowy z Niświeża również zginął, zamordowany w roku 1940 podjęła tą ideę, i te wczesne władze miasta, pan prezydent Ryszard ścigała, Wydział Kultury, pan Marek Popier i pan Jacek Adamczyk zaprojektowali w Tarnowie. Przepiękną Aleję Dębów Katyńskich. Włączał się do również pan wiceprezydent ówczesny Henryk Słomka-Narożański. I w roku 2009 w Tarnowie została otwarta przepiękna Aleja Katyńska, wtedy z 26 dębami, czyli nazwiskami tych oficerów, którzy byli związani z Tarnowem i którzy z Tarnowa pochodzili. Ona znajduje się przy Alei Wojska Polskiego. Projekt, jak już powiedziałem, pan Jacek Adamczyk, i wtedy tych dębów było w roku 2009 26. W roku 2010 dosadzono dziewięć dębów upamiętniających kolejnych osiem postaci i jeden dom poświęcony ofiarom tragedii smoleńskiej. Bo to był rok katastrofy smoleńskiej i śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, I, 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 i wtedy pod, którzy notabene lecieli na uroczystości związane z Rocznicą Katyńską. To bardzo zbieżna symbolicznie. W kolejnym roku 2012 zasadzono kolejne dęby upamiętniające oficerów 5. pułku strzelców konnych którzy zginęli w Katyniu. I tak jest dopełniona ta Aleja Przepiękna Dębów Katyńskich z biogramami tych oficerów, z wierszem pani Stanisławy Wiatrpartyki, który jest na wejściu, który mówi o tej tragedii katyńskiej, z mapą pokazującą i z postaciami oficerów w tym miejscu. Ta idea Dębów Katyńskich jest przepiękna, bo ona na całej ziemi tarnowskiej jest realizowana przy wielu szkołach, w wielu miejscach i udaje się to realizować, więc mamy piękne miejsce związane z pamięcią o Katyniu w mieście Tarnowie, ale nie jest to jedyne miejsce. No właśnie, oprócz Tarnowa jeszcze gdzie takie miejsca się znajdują w naszym tutaj regionie? Wiem na pewno, że w Żuchowej jest dom katyński zasadzony przed szkołą, a gdy funkcjonowały gimnazjum, one jeszcze funkcjonują, ale w Lisiej Górze gimnazjum przyjęło imię Właśnie ofiar Katynia, więc to też jest bardzo symboliczne, że ta sprawa historyczna również jest ważna w edukacji historycznej. W ten projekt Alei Dębów Katyńskich zaangażował się wiele szkół w Tarnowie. Pierwsze, drugie i trzecie liceum, gimnazjum czwarte i ósme i szesnaste liceum ogólnokształcące imienia Armii Krajowej. Więc to cały czas jest pewien projekt edukacyjny i pamięci o tym, co się wydarzyło, ale jest wiele innych miejsc w Tarnowie, jeszcze co najmniej kilkanaście, które mówią o pamięci tarnowian, związanych właśnie z pamięcią o Katyniu, o Gorgocie Wschodu. I tu trzeba powiedzieć, że pierwszym miejscem, w którym pojawiły się już w latach 80. informacje i tablice o tym, o zbrodni katyńskiej, to był Kościół Księży Misjonarzy. To od dawna jest tak patriotyczny i w jego nawach bocznych jest tyle tablic pięknych upamiętniających różne wydarzenia historyczne, ale to właśnie w latach 80., w drugiej połowie lat 80., ówczesny pan Andrzej Fenrych, późniejszy senator i pan Jan Gomoła ufundowali, upamiętnili pierwszą tablicą właśnie ofiary zbrodni katyńskiej i znajduje się gablota, które są. Co tam dokładnie było? W której... w której są guziki katyńskie z dołów Śmierci, jako pamiątki stamtąd pozyskane. W związku z tym, Kościół Filipinów jest tym, w którym zawsze było patriotycznie i jeszcze za czasów, że tak powiem, Polski PRL-u były już tam ślady pamięci o zbrodni katyńskiej. To było duże ryzyko powiesić taką tablicę w tamtym I Ja myślę, że tak, bo pamiętam i to ze wspomnień pani Stanisławy, która mi opowiadała, że gdy potem były msze święte w intencji zamordowanych oficerów w Katyniu i wszystkich tych pomordowanych na wschodzie i gdy przechodzono pod pomnik grubnie znanego żołnierza, no to wtedy ówczesne służby im wiglowały, nakręcały, robiły zdjęcia. To był wielki heroizm mówić otwarcie i pokazywać się i upamiętniać to. Oczywiście, gdy przed rok 90. to było już łatwiej, tym bardziej, że Rosjanie sami się do tego przyznali, ale te początki to są właśnie lata 80. i te kilka postaci, które, które były odważne na tyle, żeby o tym mówić. W kolejnych kościołach mamy kilka tablic, w których też upamiętnia się Gotę Wschodu i ofiary Katynia. To jest na przykład kościół Matki Bożnej z Kaplecznej na Burgu, kościół na Rzędzinie, kościół w Klikowie, gdzie jest tablica upamiętniająca pochodzących z pikowej ofiary y, y, zbrodni katyńskiej. To jest grób nieznanego żołnierza i tablica na ścianie ulicy Wałowej 10, również upamiętnia ofiary katyńskie. A na Starym Cmentarzu mamy dwa symboliczne kopce. To jest symboliczna mogiła Sybiraków i ofiar Katynia, Koło kaplicy Sanguszków i kopiec Kresowian, który również to, to upamiętnia. Także mamy wiele tych miejsc, ale takim miejscem, gdzie zbieramy się co roku dnia 17 września, jest to pomnik ofiar stalinizmu na placu ofiar stalinizmu. I tu w roku 2000, 17 września, pomnik ten został oficjalnie poświęcony i oddany i tam co roku są piękne uroczystości. Wtedy to była inicjatywa społecznego komitetu budowy tego pomnika. To prezydent Roman Ciepiela, ówczesny prezydent również miał wielki wkład w oddanie i upamiętnienie tego pomnika. To są również pewne tablice w szkołach tarnowskich, w gimnazjum numer 4 na przykład. W związku z tym ta pamięć Tarnowa o Katyniu jest, działa prężnie Stowarzyszenie Rodzina Katyńska. Obecnie prezesem jest pan Henryk Słomka-Narożański, a prezesem honorowym pani Stanisława Partyga, wybitna poetka tarnowianka, prezes honorowy Związku Sybiraków która zainicjowała tą aleję Katyńską i dzięki niej ta pamięć trwa która miała tyle wykładów i spotkań z młodzieżą w szkołach o Sybirze o Katyniu więc to jest ten przekaz świadków historii, i to jest, to jest bardzo ważne. Panie Ryszardi, na koniec chciałam zapytać o to, czy nad tą zbrodnią katyńską nie ciąży taka podwójna tragedia. Bo tak jak powiedzieliśmy, mieliśmy dość mało czasu, żeby się z nią oswoić i dojść do prawdy. I kiedy już ta prawda była coraz bardziej odkrywana, a my przyzwyczailiśmy się do tego upamiętnienia, to niestety spotkała nas druga tragedia. W Smoleńsku, i teraz jakby to upamiętnienie jednak zdecydowanie mocniej na tą drugą tragedię wskazuje, przynajmniej obecnie. No, niestety, tak, tak to się wydarzyło w naszej historii, że, że te ziemie rosyjskie to, to wielka trauma narodu polskiego i, i ta Golgota. I ta tragedia z roku 2010 naprawdę kładzie się cieniem na wszystkich tych, że tak powiem, działaniach i jest wielką tragedią narodową, to trzeba sobie powiedzieć. Ale faktycznie wydaje mi się, że kiedyś uroczystości związane z rocznicą katyńską były bardziej e, 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 obchodzone w sposób bardziej uroczysty. Pamiętam, że pociągi specjalne z delegacjami i rodzin katyńskich, i kombatantów zmierzały tam. To były wielkie wydarzenia. Rada Ochrony Pamięci nad tym bardzo e, e, pieczę trzymała i, i, i było to bardzo, bardzo, bardzo. Prestiżowe, że tak powiem, w tym wszystkim powstało Muzeum Katyńskie w Warszawie, My powiedzmy sobie, że te ślady i ta pamięć jest. Ja myślę, że może to jest chwilowe, nie chciałbym tutaj wartościować. Czy jedna w sumie może rocznica, takie naturalne, bo jak wszyscy braliśmy udział tak, tak naprawdę jest, w tych Byliśmy świadkami tragedii smoleńskiej. Tylko mówię, no trzeba też zachować wyważenie. Ja cały czas też przywołuję sprawy żołnierzy wyklętych, żołnierzy armii krajowej. Też w pewnym momencie starano się bardziej. Pokazać żołnierzy wyklętych przed kilku laty, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. Ja myślę, że te teraz powoli wyrównują te poziomy, że jest wielki szacunek i do Armii Krajowej, i do żołnierzy, i do żołnierzy wyklętych, i tej drugiej konspiracji do winowców. Podobnie będzie i tutaj. Ale nie zapominajmy, że ta ba, ba, tragedia. Trochę czasu, Musi tak, ta upłynąć. tragedia roku 40. dotyka setek tysięcy milionów Polaków. To będzie cień, który się będzie przez wiele pokoleń jeszcze w naszej pamięci narodowej, bo dotkniętych zostało setki tysięcy rodzin polskich. I dlatego dobrze że są takie stowarzyszenia, dobrze że są rocznice, że mamy święta państwowe. To jest dzień 17 września, dzień Sybiraka, i właśnie 13 kwietnia, dzień pamięci o ofiarach. Mordu katyńskiego, że w Tarnowie są piękne uroczystości. Że teraz w, 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 w ubiegłą niedzielę spotkaliśmy się, są msze zawsze w tej intencji, że młodzież pamięta, że są projekty też edukacyjne, historyczne. Mamy taki piękny projekt Guziki Katyńskie, który był realizowany przez róz, różne stowarzyszenia. Ja myślę, że to powoli się wszystko wyważy, ale jeszcze chciałbym krótko powiedzieć, że na tarnowskim cmentarzu spoczywają prochy doktora Mariana Wodzińskiego. Ponieważ on później miał też dramatyczne koleje losu. Biorąc udział w tej komisji, potem po wyzwoleniu był aresztowany przez NKWD, był szykanowany, musiał się ukrywać i w grudniu 1945 roku ucieka do Anglii. I tam osiedla się w Liverpoolu, zakładał rodzinę i jest rozpracowywany przez kilkanaście lat przez, przez polską Bezpiekę, służbę bezpieczeństwa. Są próby sprowadzenia go do Polski, bo chcą go uciszyć wszyscy, żeby on nie mówił prawdy o Katyniu, bo on w roku 1947 napisał bardzo precyzyjny raport mówiący o tym, i Radio Wolna Europa cały czas przekazywało te informacje. Więc on był niewygodnym świadkiem pierwszej ekshumacji katyńskiej w tej, że tak powiem, komisji niemieckiej w roku 1943. Rodzina była inwigilowana pana Mariana Wodzińskiego, ale wszystko kończy się na tyle dobrze, że nie udaje się go, że tak powiem, z Becji dopaść. Pan Marian Wodziński umiera w Anglii Ucieszyć, tak uciszyć, umiera w Anglii w roku 1986, a rodzina następnie sprowadza jego prochy do Tarnowa i spoczywa on w grobowcu rodzinnym na starym cmentarzu w, w Tarnowie, który znajduje się w kwaterze pierwszej numer 12 i 13, można odwiedzić. I świeczkiem zapalić wybitnemu Tarnowianinowi. Mhm. Dziękuję bardzo panie Ryszardzie. Ryszard rządło prezes okręgu Tarnów Światowego Związku Armii Krajowej był moim gościem i przypomniał nam tragiczne wydarzenia z Katynia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.